Cześć, witajcie. Cześć. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na odwieczne i w sumie dosyć proste pytanie, którego wielu z Was, mogę się założyć, wstydzi się zadać. Po co jest w gniazdku bolec? Konradzie, po co jest w gniazdku bolec? Odpowiedź jest albo prosta, albo troszeczkę bardziej skomplikowana. Prosta to jest taka, żeby było bezpieczniej, tak? No ale to rozumiem, że to nie o to chodzi. Spróbujmy troszkę skomplikowane rzeczy w prosty sposób wyjaśnić. Żeby płynął prąd, to musi być coś, co się nazywa różnica potencjałów, czyli po prostu inne napięcie w jednym miejscu, a inne napięcie w drugim miejscu. Większość porażeń prądem elektrycznym bierze się z tego, że na obudowie urządzenia pojawiło się napięcie. A ponieważ Ziemia ma inny potencjał niż obudowa, to jeżeli sobie stoimy na Ziemi i dotkniemy metalowej obudowy, to nas po prostu walnie, tak? Tutaj, no oczywiście, jak mamy tam gumowe podeszwy, no to nas, nie walnie, ale wystarczy, że się oprzemy ręką o ścianę, to już nas może trzepnąć. Generalnie, jeżeli pojawi się napięcie na metalowej obudowie urządzenia, to jest niedobrze i to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I teraz co zrobić, żeby to napięcie się nie pojawiło? No bo wiadomo, no najlepiej, żeby się po prostu tak zrobić urządzenie, żeby go nie było. No ale urządzenie się psują, kable się przecierają. Najczęstszy taki przypadek to jest w momencie, kiedy kabel wchodzi do urządzenia. Pewnie zauważyliście, on się lubi przetrzeć w tym miejscu, gdzie przechodzi przez obudowę. I żeby nie wiem co kombinować, żeby nie wiem jak to zabezpieczać, to te kable tam po prostu lubi się coś zadziać. Jak w najprostszy sposób pozbyć się tego problemu? No po prostu, jeżeli uziemimy obudowę, to jeżeli się pojawi przebicie na obudowę, to nastąpi coś w rodzaju zwarcia, bo to ten prąd po prostu pójdzie do ziemi i wywali nam bezpieczniki. I tyle. To jest takie najprostsze wytłumaczenie. I tak naprawdę ten środkowy bolec to jest uziemienie obudowy urządzenia. Czyli jest to szczególnie ważne w przypadku tak naprawdę sprzętów AGD, wszelkiego rodzaju pralek, zmywarek, lodówek. Tak, tylko wszystkiego, co ma metalową obudowę. Zwróćmy uwagę, że urządzenia, które są w całości plastikowe, przeważnie mają taką płaską wtyczkę bez bolca. Bo tamten bolec nie ma racji bytu, tam po prostu nie ma czego uziemić. No, weźcie choćby ładowarkę od smartfona. Mhm. Ale już na przykład niektóre telewizory mają bolec, komputery, blaszaki mają bolec, a laptopy niekoniecznie, chociaż wiele zasilaczy laptopowych również ma wtyczkę przystosowaną do bolca, bo jeszcze tu taki mały wtręt, bolec może mieć przynajmniej w Polsce dwie postaci, mianowicie zwykłego pręcika sterczącego z gniazdka, względnie dwóch blaszek rozmieszczonych po bokach głębienia. Znaczy to nie jest polski standard, to jest niemiecki standard, bodajże, tak dobrze mówię? Chyba niemiecki, tak? To się szuko nazywa, natomiast zdarzają już są w sprzedaży u nas gniazdka i tego typu, i tego typu, a jak kupujecie urządzenie, to najczęściej wtyczka ma, jest właśnie przystosowana do tych styków na boku, ale ma też otwór na nasz tradycyjny staropolski bolec z gniazdka. Jest. Czyli teraz tak, jeszcze raz w skrócie. Porażenie prądem odbywa się na tej zasadzie, że my stoimy, powiedzmy, nogami albo ręką dotykamy ziemi, ogólnie rzecz biorąc. Ziemia to mówię w pojęciu takim... No może to być podłoga w domu. Elektrycznym. Podłoga, ściana to jest coś, co nazywamy, że to jest ziemia, bo to ma po prostu potencjał taki jak ziemia, mniej więcej. Natomiast na obudowie pojawi się faza i w tym momencie pojawi się po prostu przepływ prądu przez nas. No i nas po prostu walnie, tak? Jeżeli tą ziemię doprowadzimy przez bolec na obudowę, no to zwyczajnie my już nie mamy takiej szansy, bo ten obwód zostanie zamknięty przez bolec i po prostu wywali nam bezpiecznik wcześniej, w momencie, kiedy pojawi się przebicie. No tak, ale nie wystarczy mieć bolec w gniazdku, bo on musi być do czegoś podłączony. I teraz podpowiedz może ludziom, jak on ma być podłączony tam dalej, no bo czasem ludzie sobie majsterkują, no gniazdko w sumie każdy, kto mniej więcej jest w stanie obsłużyć śrubokręt, jest sobie w stanie wymienić, no i mamy kabelki w ścianie. No właśnie, wszystkie nowe instalacje to są tak zwane instalacje trójprzewodowe, czyli jest przewód z fazą, jest przewód z zerem i jest osobny przewód z uziemieniem. On jest charakterystyczny, on jest taki żółto-czarny, odróżnia się... Albo żółto-zielony też. Albo no jest inny. Jest paseczki. Taki ma paseczek. Najczęściej tak, jeden jest niebieski, drugi brązowy, a trzeci jest, Taki właśnie taki... zielono-żółty, zielono jakiś. No dobra, faceci o kolorach rozmawiają. Tak? No whatever, ale odróżnicie go, bo jest zupełnie inny. Taki pasiasty jest, paseczki. Tak. To jest po prostu bolec i to nie jest to samo co zero. Natomiast jeżeli jest stara instalacja,
dwuprzewodowa, bo zdarzają się takie w starym budownictwie, nawet nie w takim starym. W większości bloków z lat 80., 70. No to wtedy po prostu tej ziemi nie ma. No i musimy po prostu bolec podłączyć do zera, co jest też jakimś wyjściem, też w sumie spełnia swoje zadanie, bo jeżeli faza pojawi się na obudowie, to też spowodujemy zwarcie poprzez zamknięcie obwodu do zera i też nam wywali bezpiecznik. Nie jest to tak dobre rozwiązanie, ponieważ tak zwane zero potrafi się dosyć mocno czasami różnić od ziemi i to nie jest do końca to samo, dlatego lepsza jest instalacja trójprzewodowa. Tam jeszcze jest kwestia wyłączników różnicowo-prądowych, ale to już nie wnikajmy w to. Lepiej jest, jeżeli jest instalacja trójprzewodowa, jest to bezpieczniejsze rozwiązanie i należy z tego korzystać, natomiast no, jeżeli nie mamy, no to mamy to, co mamy, czyli po prostu bolec powinniśmy zewrzeć z zerem. A jak się dowiedzieć, gdzie mamy zero? A kupić sobie taki śrubokręt z neonóweczką. I jak sobie go kupimy i wetkniemy do gniazdka, to zobaczymy, że w jednej dziurce się świeci, a w drugiej się nie świeci. I ta, która się nie świeci, jest zerem i do niej po prostu króciutkim kabelkiem podpinamy bolec w gniazdku. Przypominam, w momencie, kiedy ze ściany wychodzą nam dwa kabelki. Bo kiedy wychodzą nam trzy, bolec przypinamy do tego w paseczki. A tak jeszcze przy okazji właśnie, dlaczego ta neonówka się świeci? No bo właśnie musimy ją dotknąć tak z tyłu. Jak ktoś ma to wie, a jak ktoś nigdy nie wiedział, to nie jest tak, że włożymy i ona się zaświeci. Nie, ona z tyłu ma takie metalowe coś, taką główkę i trzeba tego dotknąć palcem. Czyli musimy właśnie my zamknąć obwód do ziemi. No ale oczywiście spokojnie, neonówka was nie porazi. Nie, neonówka nie porazi, tak. No natomiast jeszcze tak można by było, jeżeli włożymy w jedną dziurkę i się zaświeci i w drugą dziurkę i się zaświeci, to jest niedobrze. To trzeba zadzwonić po pana elektryka i nie wtykać tam paluszków, broń Boże, bo to znaczy, że mamy coś porąbane z instalacją naszym. Tak, to znaczy, że zero jest dosyć mocno odległe od ziemi, a nie powinno tak być. A tak się zdarza szczególnie przy starych instalacjach z tak zwanego amelinum, które się lubiły przytopić, przypalić i... Tak, może być gdzieś upalone, może dokładnie. Być coś, albo nasz sąsiad kradnie prąd poprzez sprowadzenie zera do kaloryfera, to też jest bardzo taka ten... Ja powiem kiedyś taką ciekawostkę, to było na łódzkim Manhattanie, czyli lata 80. i tam robiliśmy instalację w radiu sieciową i to jeszcze była taka stara instalacja na kablu koncentrycznym, który teraz się już tego nie używa. Taki kabel dosyć podobny do antenowego. I on miał taką opcję, że powinno się go też uziemić w pewien sposób, czyli był taki łańcuszek, który się przykręcało do obudowy komputera. I się okazało, ponieważ radio było rozciągnięte pomiędzy dwoma blokami, które były takim łącznikiem połączone, okazało się, że te dwa bloki są zasilane z dwóch różnych podstacji i różnica pomiędzy zerem w jednym, a zerem w drugim wynosiła coś koło 100 V. No także w momencie, kiedy uziemiliśmy ten kabel na jednym końcu, to na drugim końcu, dotykając obudowy komputera i łapiąc za kabel, łapaliśmy po prostu 100 V na palce. To taka właśnie ciekawostka, czym się potrafi różnić zero od ziemi. Od ziemi i od drugiego zera. Także mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyliśmy wam ten temat, bo tak jak powiedziałem na wstępie, to jest w sumie niby prosta rzecz i niby dosyć oczywista, ale takaż oczywista, że czasem po prostu nie wiemy, a nie mamy kogo zapytać, a jak mamy kogo zapytać, to po prostu nam wstyd, że takich prostych rzeczy nie wiemy. No to teraz już wiecie i mam nadzieję, że tym razem już więcej prąd was nie popieści na waszej pracy. A no jeszcze taki apel, panowie elektrycy i BHP-owcy, nie bijcie nas, naprawdę staraliśmy się to powiedzieć tak, żeby większość ludzi zrozumiała, więc oczywiście zastosowaliśmy tutaj sporo uproszczeń. To też warto podkreślić, po prostu chcieliśmy to zrobić przystępnie, tak przystępnie jak tylko się da. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.